Robert Lewandowski, Przegląd Samorządowy. Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest pan Rafał Zalesiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry Państwu. Witam Państwu. Mój ostatni rachunek za wodę i ścieki wyniósł ponad 200 zł, czyli niemało. Co czeka nas, mieszkańców, w najbliższych latach? Media straszą, że będzie podwyżka. Dużo się o tym mówi. To fakt. Ostatnio nasza branża przechodzi rewolucję, już można o tym wprost powiedzieć, bo to nie tylko wejście w nowych przepisów w życie, prawo wodne, nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Już w tej chwili zajmujemy się aktem prawnym takim jak rozporządzenie taryfowe i właśnie z niego wynika, jak podejdziemy do konstrukcji tych taryf. Czy będą podwyżki, to ja może powiem trochę odwrotnie. Gdybym dzisiaj tutaj powiedział publicznie, że pewnie utrzymamy ceny wody i ścieków na kolejne lata, to troszkę mijałbym się z prawdą. A jak długo te obecne taryfy obowiązują, pan przypomni? Obecne taryfy mamy od 1 maja roku ubiegłego do 30 kwietnia tego roku, ale właśnie w związku z tym projektem tego rozporządzenia taryfowego i z nowelizacją ustawy o zbiorowym, te taryfy poprzednie zachowują jeszcze moc do 10 czerwca tego roku, natomiast my będziemy musieli złożyć nowy wniosek na 90 dni wcześniej, czyli do 12 marca tego roku. Czyli kiedy mogą, jeżeli zmienią się taryfy? W czerwcu? W tej chwili już będziemy składać wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, tak naprawdę Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To jest dyrekcja we Wrocławiu. No, dyrekcja będzie miała odpowiedni czas na przejrzenie naszego wniosku taryfowego, a potem taryfy wejdą już po 7 dniach. Także my dzisiaj jeszcze nie wiemy, czy to będzie na przykład maj, czy to będzie 1 czerwiec, a może połowa któregoś z tych miesięcy. Został opracowany przez Waszą firmę i zatwierdzony przez samorządy, tak? Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018-2020. W ogólnym zarysie, co on zawiera? Tak, panie redaktorze, właśnie jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, ten wieloletni plan również był, czy jest pochodną przygotowania się do konstrukcji taryf. Te zmiany rewolucyjne, o których mówiłem, dotyczą również tego, że taryfy nie będą obowiązywały na rok czasu, a na 3 lata. To jest właśnie ta duża zmiana w naszej branży i to będzie, z tego co już wszystko na to wskazuje, będzie to jedna cena, tak zwana cena uśredniona. No i my teraz musimy się przygotować do tego wniosku taryfowego, czyli wcześniej wykonując ruch w postaci uchwalenia wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o których pan redaktor wspomniał. I on przewiduje określony poziom nakładów inwestycyjnych właśnie na te 3 lata, 2018-2020. Przypomnijmy, że ten plan dotyczy nie tylko Leszna, ale tak zwanej aglomeracji, czyli oprócz tego są gminy Święciechowa i Lipno. Tak, dokładnie. Obsługujemy miasto, ale również gminę Lipno oraz gminę Święciechowa. Tak jak przyjrzałem też ten plan, to chyba najkosztowniejsza będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Dlaczego trzeba ją modernizować? No do tego zadania, jak już pewnie mieszkańcy wiedzą, dużo o tym mówimy, przygotowujemy się od ponad 2 lat. Za nami już wielowariantowa koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, program funkcjonalno-użytkowy, tak naprawdę kończymy studium wykonalności i przygotowujemy się do tego, aby złożyć wniosek w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na dotację unijną. No i podejść do kompleksowej modernizacji i rozbudowy, projekt na ponad 60 milionów. No właśnie, chciałem zapytać, ile to będzie kosztować i wiem, że jest mowa o tak zwanym pierwszym etapie. Co on będzie obejmował, ten pierwszy etap? Tak, oczywiście. No na dzisiaj niestety środków dotacyjnych nie ma w kolejnym konkursie, nie jest ten konkurs ogłoszony, ale żebyśmy po prostu nie czekali z tym zadaniem, bo pewne elementy już wymagają koniecznej modernizacji. Ruszamy z pierwszym etapem modernizacji tej części mechaniczno-biologicznej, czyli tej najstarszej, ponad 20-letniej. Przepompownia główna, reaktor, elementy dotyczące również powierzchni betonowych, piaskownik, nowe miejsce do magazynowania osadów ściekowych, no gospodarka osadowa. No to jest duży problem zagospodarowania osadów i to nie funkcjonuje tak do końca. No nie funkcjonuje, jest to problem ciągły, tak naprawdę 24 godziny na dobę ścieki dopływają do oczyszczalni i cały czas trwa produkcja, w cudzysłowie, tych osadów, które są odpadem i trzeba je w jakiś sposób zagospodarować. No i dlatego jakby dążymy tutaj do poprawy całej tej gospodarki, aby w przyszłości mieć inny sposób na zagospodarowanie tych osadów. Wasze wydatki inwestycyjne związane są też z modernizacjami ulic. W ubiegłym roku, przypomnijmy, była modernizowana ulica 55 Pułku, Śniadeckich, w Wilkowicach też duża inwestycja dworcowa Święciechowski. W
W tym roku się szykują też poważne takie inwestycje? Tak jak pan redaktor wspomniał, no poważne i bardzo duże wyzwania z roku 2017 to Strzelecka, ale także 55. Pułku właśnie wspomniane, no ale również w aglomeracjach, bo to jest też na przykład Krzycko-Małe, w którym jest kolejny etap uzbrojenia tej miejscowości w kanalizację sanitarną. No i Dworcowa i Święciechowska w Wilkowicach, to była inwestycja wspólna z też z powiatem. Mieszkańcy narzekali, bo były problemy z dojazdami, ale wiadomo, że przy okazji waszych inwestycji jest kłopot z dojazdami, ale potem jest już lepiej, jest nowa, zmodernizowana oczywiście, kanalizacja. Że tak, no wymienialiśmy ponad 3 km sieci wodociągowej, znacznie to poprawiło warunki też ciśnieniowe dostarczania tej wody. W tym roku takie wyzwania poważne to ulica, przy której się de facto no właśnie, ja tak stwierdziłem, że od waszej siedziby do dalszej siedziby. Tak. Ale to nie jest celowe, tak się złożyło. Oczywiście, że nie. Miasto Leszno pozyskało dofinansowanie na modernizację tej ulicy. Oczywiście my jesteśmy wprost zaangażowani poprzez wymianę sieci wodociągowej, w części też kanalizacyjne, przyłączy kanalizacyjnych. Także ta inwestycja jest przewidziana na ten rok. A zdaje się, że to nie było w planach pierwotnie, tak? Wy czasami jakby w planach takich perspektywicznych remont Lipowej pojawiły się pieniądze, dlatego też przy okazji będzie modernizowana ta jakby infrastruktura podziemna. Tak naprawdę do konstrukcji tego wieloletniego planu przystąpiliśmy już w październiku, koniec października. Wtedy nie było jeszcze przesądzone, czy ta Lipowa na 100% wejdzie jako inwestycja tegoroczna, ale jeśli tylko pozyskaliśmy informacje od władz miasta, od Miejskiego Zarządu Drugiej Inwestycji, że ta inwestycja już jest przewidziana w tym roku do modernizacji, to oczywiście my weryfikujemy nasze plany i ta ulica przesuwa się już na ten rok. Budujecie też nowe sieci, zwłaszcza na nowych osiedlach. Co czeka nas w tym roku i kolejnych latach? Tak naprawdę oprócz modernizacji, przebudowy ulic, które no wprost trzeba je po prostu te sieci przebudować, aby były sprawne i zapewniały nam właściwą eksploatację na kolejne lata, to uzbrajamy nowe tereny. I tak jest w przypadku choćby wymienię, to są ulice w tym roku, uzbrojenie ulicy Konkolewskiej, Lechickiej, Podmiejskiej, Rycerskiej, Składowej. W przyszłych latach będzie to również Grodgera, Krzyckiego, Hasiora, Osiecka, Leszczynowa, Grodgera, Kiepury, Szpitalna. Również tam są inwestycje prowadzone nie tylko przez indywidualnych inwestorów, ale na przykład przez deweloperów, którzy zamierzają budować na przykład bloki. A tak przy okazji, jaki procent gospodarstw domowych korzysta w tej chwili z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lesznie? No tak naprawdę można powiedzieć w cudzysłowie, bo to oczywiście zawsze można znaleźć mieszkańca, który nie jest podłączony do sieci wodociągowej, ale jest to 100% uzbrojenia w sieć wodociągową. Natomiast kanalizacyjna ponad 90%, 96% bodajże jest skanalizowanych na terenie miasta. No w gminach to wygląda różnie, sieć wodociągowa jest praktycznie wszędzie, a kanalizacyjna, znam takie wyniki dla całego obszaru kraju, to mówi się gdzieś o około 60-70% jest to uzbrojenie w sieć kanalizacyjną. Jak radzą sobie te nasze systemy kanalizacji ogólnospławnej z obecną pogodą, a więc na zmianę deszcz i śnieg? Macie kłopoty teraz w ostatnich dniach? Nie zauważymy w tej chwili problemów, natomiast również w tym wieloletnim planie przewidujemy pewne odcinki ulic do przebudowy tej kanalizacji ogólnospławnej. No właśnie, a możemy przykłady podać? Choćby na przykład do Rzymkowa, też również niedaleko nas, ale odcinek od torów Poznań-Wrocław aż właśnie do Lipowej, to ma być skoordynowana inwestycja z przebudową Lipowej, aby jeżeli zamykamy Lipową wspólnie z miastem, no to również modernizujemy ten odcinek na ulicy Dożynkowej. Ale to także Dębińskiego, właśnie te ulice na Zatorzu, które no ta sieć kanalizacji ogólnospławnej często wykazuje awaryjności, po prostu nasze służby są często tam zaangażowane, stąd decyzja o przebudowie tych sieci. Mają być też inwestycje w wasze obiekty, między innymi musicie nową sieć energetyczną doprowadzić do stacji uzdatniania wody w Karczmie Borowej. No tak naprawdę ta sytuacja, o której my wiemy już wcześniej, ale orkan Ksawery 5 października roku ubiegłego pokazał właśnie tą sytuację, kiedy nasza stacja i tak zasilana dwustronnie utraciła to zasilanie na 2 dni, zanim operator energetyczny uporał się z naprawą tej awarii. Czyli nie było wody tam z tego Nie było źródła. Wody. Podawaliśmy tą wodę dla miasta z stacji Strzyżewice oraz Zaborowa, ale tak naprawdę decyzja musiała być wtedy już szybka. No musimy zrobić coś takiego, aby poprawić to bezpieczeństwo energetyczne, stąd będzie zasilanie bezpośrednie obok też ze stacji energetycznej
i poprowadzenie innego zupełnie zasilania. Mówimy o Waszych obiektach, to planujecie też w perspektywie doprowadzenie cieplika do Waszej siedziby tutaj na Lipowej, tak? Jakieś przygotowanie w tym kierunku robicie? Tak, no rozmawialiśmy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, jestem też po rozmowie z panem prezesem, wykazał zainteresowanie, też przecież rozwijają swoją spółkę poprzez nowe inwestycje. No przy okazji przebudowy ulicy Lipowej tak naprawdę ta sieć, która kończy się przy Zespole Szkół Ręczno-Budowlanych, przyłączem może być przeciągnięta na naszą stronę, a my już, czy nowy obiekt, czy modernizowane w przyszłości obiekty będą już zasilane siecią ciepłowniczą miejską. Czy macie na te wszystkie inwestycje pieniądze? Bo chciałbym zapytać, ile własnych pieniędzy inwestujecie, a ile zewnętrznych? I czy ten wskaźnik zadłużenia u Was, jeżeli jest takowy, czy on jest w bezpiecznej, że tak powiem, strefie? Tak naprawdę oprócz własnych środków pochodzących też z amortyzacji, no korzystam oczywiście zawsze ze źródeł zewnętrznych. Są to pożyczki już od wielu, wielu lat realizowane czy pozyskiwane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu czy Narodowego Funduszu z Warszawy. Również w kolejnej perspektywie zamierzamy z tych środków korzystać i tak naprawdę wcześniej mówiliśmy o tej dotacji unijnej, której naprawdę jeszcze, po którą nie możemy sięgnąć, nie ma tych środków, ale już chcemy sięgać po pożyczki z Narodowego Funduszu na modernizację oczyszczalni ścieków i one potem, w momencie uzyskania dotacji, staną się wkładem własnym, środkami własnymi zaangażowanymi w finansowanie tej inwestycji. Także szukamy różnych alternatywnych metod jakby finansowania, źródeł finansowania, aby udźwignąć tak ambitne zadania. Jak wyglądają koszty w firmie? Bo tak gdzieś tam wyczytałem, że jednak też one rosną, związane są też między innymi z nowym układem zbiorowym. Będziecie budowali też budynek socjalny, wznosili, tak, dla pracowników. I czy w ogóle ludzie chcą pracować u Was? Czy macie chętnych do pracy? Czy jest z tym problem? O tym też się właśnie mówi przy tej rewolucji w branży, jak udźwigniemy wzrastające koszty funkcjonowania przedsiębiorstw takich jak nasze, bo przecież nie ukrywajmy, inwestycje to wprost przełożenie za chwilę w amortyzację, ale też podatki od nieruchomości. To także bardzo duży i ważny element tych kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, to są wynagrodzenia. Dzisiaj tak naprawdę jest sytuacja, kiedy mamy de facto rynek pracownika. Często pracownicy wyrażają po prostu niezadowolenie z płac, szukają pracy poza naszą firmą, mają oczywiście do tego prawo, no robimy wszystko, aby ich zatrzymać. Stąd również praca i zaangażowanie zarządu wspólnie z dwoma działającymi związkami zawodowymi w firmie, aby przyjąć nowy zakładowy układ zbiorowy pracy, który choć w części pozwoli na spełnienie tych oczekiwań pracowników. A ten nowy obiekt, bo to socjalny, bo słyszałem, że obecny to jest dosyć wiekowy. Tak, to jest nie najlepsze warunki tempa. Z roku 50. XX wieku to jest taki budynek troszeczkę w głębi, tutaj patrząc od ulicy Lipowej. Tam są wszystkie pomieszczenia socjalne, techniczne, tak naprawdę pomieszczenia dla brygad wodomierzowych. No, obiekt, i to ma się poprawić, tak? Czyli nowy stanie. Obiekt będziecie budować? Tak, częściowo wyremontowaliśmy go w ubiegłym roku, aby poprawić te warunki sanitarne. Natomiast chcemy zupełnie od podstaw wybudować nowy budynek socjalny, szukamy również źródeł finansowania. Pojawiają się bardzo atrakcyjne możliwości sfinansowania również tutaj z Wojewódzkiego Funduszu z Poznania. I ten budynek jest przewidziany do realizacji na 2 najbliższe lata. Wynika to też wprost z opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, który tak naprawdę pogroził nam palcem za stan tego obiektu. Chciałem na koniec zapytać o ekologię. No bo czy Wy inwestujecie w ekologię? Jak to się przejawia ewentualnie? No oczywiście nasza działalność jest wprost związana z ekologią, z ochroną środowiska. Ekologia, możemy też mówić o edukacji ekologicznej, na to bardzo stawiamy. Jest to też prężnie działający dział w firmie, który zajmuje się wprost tymi tematami. Zaangażowane osoby często zapraszają do naszej spółki, tak naprawdę na stację uzdatniania wody w Zaborowie, wcześniej na oczyszczanie ścieków, na ścieżki edukacyjne. Omawiamy tematy ochrony środowiska, jaki jest wpływ też człowieka na poprawę tego stanu naszego środowiska poprzez na przykład dbanie o kanalizację. A czy sprawdzacie na przykład firmy usługowe, produkcyjne, czy ich ścieki nie przekraczają normy, czy to nie jest wasza jakby działka? Tak, też sprawdzamy. I jak to wygląda? Bo w ostatnim czasie nawet sporo myjni takich publicznych, które powstaje w mieście. Czy to są ekologiczne przedsięwzięcia? Myjnie, aby uzyskać działalność, muszą również uzyskiwać stosowne pozwolenia, to są też muszą przygotować operaty na swoją działalność i otrzymują pozwolenie na
wprowadzanie tych ścieków następnie do naszych systemów, ale tak naprawdę jest to działalność podobna jak inna, tutaj raczej nie ma takich zagrożeń. Raczej kontrolujemy zakłady większe typu przedsiębiorstwa, na przykład rolno-spożywcze, mięsne, te, które ścieki dowożone następnie na przykład do naszych stacji zlewczych mogą zawierać te parametry przekroczone, ale zgodnie z umowami ponoszą określone opłaty wyższe niż inne podmioty. A jak wygląda taki z dzikim podłączaniem się z kanalizacją przez osoby prywatne? To jest nadal problem? Nie zauważamy takiego problemu. Zdarzają się takie jednostkowe przypadki. Nasze służby z działu eksploatacji oczywiście kontrolują czasami, to jest przypadek, ale to nie jest nagminne jakieś zjawisko i tutaj o żadnej jakiejś dużej skali to nie można mówić. I tym optymistycznym akcentem, że nie jest tak źle w tej ekologii, chciałbym zakończyć dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Rafał Zalesiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Leśnej. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.